Hello everybody, welcome back to my channel. Dzisiaj przygotowałem dla Was film taki powiedzmy noworoczny, ponieważ moi znajomi z Close Friends na Instagramie, tutaj w ogóle gdzieś będziecie mieć mojego Instagrama, koniecznie zaobserwujcie, pisali mi w ankiecie na pytania moje wady, cechy, których we mnie nie lubią, cechy, które powinienem zmienić, których i tak nie zmienię. Na początku filmu właśnie będę czytał wiadomości od tych osób, a później pod koniec filmu jeszcze wystąpią chłopaki i powiedzą mi prosto w twarz, co tak naprawdę im się nie podoba we mnie. Pierwszą wiadomość dostałem od Oliwii, która jest totalnym kłamstwem. Odzywasz się tylko do mnie, jak potrzebujesz czegoś. This is a lying girl. My mamy super kontakt. Ja z Oliwią mamy naprawdę... Można powiedzieć, że nadajemy na podobnych falach. Naszą wspólną pasją są Simsy i całe wakacje razem je przegraliśmy i czasami to trwało do 3-4 w nocy. Całą noc czasami spędziliśmy razem. Oliwia jest dla mnie jedną z ważniejszych osób, które poznałem w internecie i cieszę się, że ją poznałem. Jest osobą, która naprawdę każdego wysłucha i to jest coś, co cenię w niej najbardziej. Następna wiadomość jest od mojego przyjaciela Adriana z Technikum. W ogóle cię nie lubię. Girl, I know you love me, I know you miss me, so don't be f***ing lying, okay? Następna wiadomość jest od Neznalek, czyli Pauliny. You are the baddest bitch i wiem, żebyś mnie przyćmił swoją osobowością w 100%. To zapewne nie wada, ale znając siebie wiem, że na początku wstydziłabym się przebywać z tobą. To jest możliwe, że prawda, ponieważ ja mam taką trochę ekspresywną osobowość. Nie wiem, jak to nazwać, ekspresyjną. Nie umiem ubrać teraz to słowa, ale na pewno w towarzystwie zawsze jestem głośny, zawsze moje zdanie jest najważniejsze według mnie. Czasami się boję, że to jest przerośnięte ego, staram się z tym walczyć jak najbardziej, ale mam nadzieję, że to nie jest aż tak bardzo uciążliwe dla niektórych i jeśli tak, to bardzo przepraszam. Staram się być bardziej quiet. Następna wiadomość jest od Michaliny, naszej znajomej z Łodzi, że olewasz stare koleżanki. Stare, alright, z tym się zgadzam, ale ostatnio my z Szymonem naprawdę mamy wiele zajęć, które robimy, wiele rzeczy, które teraz weszły nam, można powiedzieć, na głowę. Serio, nie mamy teraz czasu, rzadko kiedy teraz w ogóle jesteśmy w Łodzi, cały czas gdzieś jeździmy, ale dziewczyny, spokojnie, na pewno się jeszcze spotkamy, jestem tego w 100% pewien. Kolejna wiadomość jest od mojego przyjaciela z czasów gimnazjalnych, z którym mam kontakt do tej pory, nawet niedawno się widzieliśmy, odwiedził mnie i Szymona. Najpierw mówisz, potem myślisz i czasami nie wiesz, gdzie jest granica. That's all tea. Jeśli chodzi o moją osobowość. Wydaje mi się, że i tak w wieku 20 lat, za niedługo w wieku 21, wystarczająco dojrzałem i jednak teraz się hamuję, często potrafię się ugryźć w język. Szymon też potrafi mnie, można przysłowiowo też ugryźć w język w takim znaczeniu, że on mnie czasami powstrzymuje, żebym, Kasper, nie mów o tym, nie warto, powstrzymaj się, to będzie too much. I wiem, że teraz się trochę zmieniłem w tej kwestii, ale kiedyś to prawda, mówiłem, co mi ślina przyszła na język. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba, ty mi się nie podobasz. So... I'm judging you. Następna wiadomość jest od Arno. Twój kolor kudów jest zawsze a bit budget. Jak to się czyta? Budget? Budget? Bothead? Ale kochanie, jeśli możesz mnie zwyzywać, że jestem gruby, możesz mnie zwyzywać, że jestem taki, siaki, owaki, ale jeśli chodzi o włosy, don't talk about my hair. This is my hair. I don't wear wig. Okay. Ale pamiętajcie, żeby nie ciągnąć za mocno, bo się mogą odkleić. Oczywiście żartuję, żeby nie było, że jakaś tutaj skmina wystąpi. Ja Arno bardzo lubię. Jestem fanem w ogóle chyba jego od 3 albo 4 lat, nie wiem. Następna notka jest od mojej przyjaciółki Kasi, która jest aka trochę moją mamą w Łodzi tutaj, która mnie bardzo wspiera i bardzo mi zależało na tym, żeby ona napisała coś, ponieważ no bardzo się liczę z jej opinią. Także słuchajcie, bo to będzie... Drugie. Jesteś uparty, nie myślisz o konsekwencjach, zdarza się, że traktujesz innych z góry, bardzo często najpierw mówisz, potem myślisz, gdy ktoś zabłyśnie przy tobie, robisz wszystko, by to na ciebie zwrócono uwagę. O tak, tak, totalnie. No, this is, nie, ja się zawsze cieszę z czegoś sukcesu, zawsze cieszę, ale ja, moją zasadą jest główną, who's the diva in this house? And that's me. Ale nie, fakt, jestem bardzo upartą osobą, fakt, nie myślę o konsekwencjach. Uwierzcie mi, że przez rok 2020 często mi się za to oberwało. Fakt, czasami, nie zawsze, ale czasami traktuję innych z góry i staram się nad tym walczyć, ale to jest zawsze takie, że ja jak od kogoś poczuję zły attitude do mnie, to jestem jak... Girl, no way. You try me, I try you.
To, co mówiliśmy wcześniej, czyli bardzo często najpierw mówię, potem myślę. I to jest prawda. Czasami palnę coś głupiego, potem żałuję. W sensie, nawet to nie jest do końca, że żałuję, bo ja potem często z tego wynoszę wnioski. Miałam taką nieprzyjemną sytuację, to był jakoś marzec, co powiedziałem coś, żałowałem tego, oberwało mi się za to i tyle. I żyjemy dalej. I z jednej strony żałuję tego, bo było to dosyć przykre, ale z drugiej strony wyciągnąłem z tego wnioski i stało się, nie cofnę czasu. I czy ktoś zabłyśnie? No, czasami tak jest, że chcę zebrać na siebie flesze, ale ja zawsze się cieszę z czegoś sukcesu, mimo wszystko. Okej, następna wiadomość jest od Patryka Domańskiego. Jesteś straszną osobą, która zawsze wszystkich gnębi i życzy złego. Potem dopisał, żart, wszyscy wiedzą, że nie masz wad. Tego się trzymajmy, Patryczku, i nie zmieniajmy tego. Teraz wiadomość od mojej one of my best friends. Zawiercia. To, że często podejmując jakieś decyzje, na pierwszym miejscu myślisz, czy ty będziesz miał jakieś korzyści i nie mówię, że zawsze, ale często. Okej, to jest prawda, ale ja po prostu wydaje mi się, że to jest, dobra, jest negatywna, ale ma też swoje plusy, że po prostu na pierwszym miejscu stawiam siebie od pewnego czasu i najważniejsze dla mnie jest teraz mój rozwój osobisty, rozwój mojego kanału, rozwój moich social mediów, moich zainteresowań. Faktycznie często przesadzam, faktycznie często moją decyzją mogę skrzywdzić inną osobę, ale staram się od pewnego czasu mądrzej podejmować te decyzje i tak jak wcześniej mówiłem, Szymon często pomaga mi podejmować te decyzje i wydaje mi się, że ostatnio tak nie robię. Mam nadzieję, że tak nie robię. Jeśli nadal tak robię, to bardzo przepraszam osoby, które skrzywdziłem podejmując jakąś złą decyzję. Maciek napisał, zawsze mnie krytykujesz. To prawda, jesteś boomerem. Teraz wiadomość od Patryka. Mnie osobiście denerwuje fakt, że piszesz mi za każdym razem JK, gdzie wiem, że to żart i wkurza mnie to, że odkładasz wiele rzeczy na później, bo wiem, że mógłbyś być już o wiele dalej. PS, i tak jestem mega dumny z ciebie za to, w jakim miejscu jesteś i podziwiam za systematyczność. Buziaki. Z tym JK to prawda, za każdym razem wolę na komuś napisać, że to jest żart, jak napiszę coś shady, bo żeby nie było jakiejś niefajnej sytuacji, niemiłej sytuacji. A z tym drugim, dobra, to prawda, wiele rzeczy chciałem zrobić już w styczniu, których nadal nie ma, a bardzo chcę je zrobić nadal, ale cały czas odkładam to na później. Nawet takie proste rzeczy jak, nie wiem, poukładanie swoich ciuchów w szafie też odkładam na później. Są takie małe rzeczy, ale one przechodzą w takie duże rzeczy, jak na przykład coś, co chciałem zrobić na kanale i nadal tego nie ma i nie wiem, czy będzie i no wiecie. I czy bym był dalej dzięki temu? No nie wiem. Nie wiem, jakby się potoczyła dalej moja kariera internetowa. Jakbym podjął inne kroki albo więcej zrobił. Na pewno by wyglądało to wszystko teraz inaczej. Wiktoria, nie lubisz słuchać, ale lubisz być słuchanym. Z tym się nie zgodzę. Wydaje mi się, że jestem naprawdę bardzo dobrym słuchaczem. Wiele osób o czymś mi mówiło i ja ich słucham. Potrafię go wysłuchać. A jeśli chodzi o to, czy ja lubię być słuchanym. Ja lubię być słuchanym, ale przez osoby, którym ufam. Ja naprawdę nie mówię wielu osobom o moich problemach. Jest garstka osób, które wie o mnie dużo, a osobom, którym do końca jeszcze nie ufam, ale na przykład lubię, darzę ich jakąś sympatią. Nie mówię od razu wszystkiego, całego swojego monologu życiowego, bo to nie o to w tym chodzi. Ja mam takie podejście. Ja nie lubię być takim atencyjną osobą, która chcę wszystko wszystkim powiedzieć o sobie. Ale wiem chyba, o co chodzi Wiktorii i zostawimy to dla siebie, Wiktoria. Także that's true. O, wiadomość od Kamila Owczarka. Ty nie masz wad. W przeciwieństwie do ciebie, słońce. Of course, just kidding. W każdym filmie, w którym występuje Kamil, muszę go jakoś pocisnąć. On wie, że ja go darzę ogromną sympatią i wie, że pewnie to był żart. Wiadomość od kolejnej mojej przyjaciółki, która jakby była ze mną od początku tego wszystkiego, od Kai. Upartość, kiedy chodzi o zdrowie, samopoczucie itp. Wiesz lepiej, nikt nie ma prawa nic powiedzieć. Czasem arogancję, poczucie wyższości do zwykłych, nieznajomych ludzi. Jeśli chodzi o upartość, to jak wcześniej mówiliśmy, jestem strasznie uparty. Jak ktoś mi mówi, że zrób tak, to ja zrobię w przeciwieństwie sposób. To jest w ogóle okropna cecha, której chcę się pozbyć. Chcę w końcu robić tak, jak należy. Jeśli chodzi o zdrowie i samopoczucie, to też prawda, sam wiem lepiej, co jest dla mnie lepsze. I to też są minusy i plusy. Ja jak mam słaby dzień, to nikt mi nie potrafi przetłumaczyć. Kacper będzie spoko, uspokój się i nie skłamie. Tylko jestem bardziej jak no. Mam zły dzień, nie podchodź, zaraz potnę ci nogi. Albo coś w tym stylu. Czy arogancja? No w pewnym sensie to jest taka arogancja, ale bardziej bym to nazwał jako taka diva attitude. Plączy mi się język trochę ze stresu, bo jednak jest trochę emocjonalny film. O, wiadomość od Mai, że mnie hejtujesz, a ja się staram. Budzę cię o 10. To prawda, bo ostatnio na Close Friendem, żeby błagam, niech ktoś mnie obudzi o 10. Jedną z osób, która mnie budziła, była Maja. Maja, tak by the way, obudziłaś mnie
Wstałem na 10-15 minut, poszłam dalej spać. Że mnie hejtujesz. Maja wie, że ja to wszystko robię z przekąsem, lubię jej po prostu tak troszeczkę dokuczać, ale Maja wie, że ją lubię i nie przejmuj się, Marlena, każdy będzie mieć swoje 5 minut. Ty masz je właśnie teraz na moim filmie. To było mocne, nie? O, wiadomość od Wiktorii, mojej przyjaciółki z Wrocławia. Przeszkadza mi, kiedy maluję ciągle się śmiejąc. Historia tego jest taka, że jak ja przyjeżdżam do Wrocławia, przyjeżdżam do moich znajomych, jednymi są właśnie Filo i Wiktoria. Filo jest drag queen, która występuje na scenie, a Wiktoria jest jego makijażystką. I za każdym razem, jak się przygotowują, ja siedzę z nimi. I oczywiście co? Kacper musi rozluźnić atmosferę. Joke, 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 joke. Rozśmieszam wszystkich. A wiecie, Wiktoria potrzebuje takiego skupienia przy makijażu. No ale zawsze dobrze wspominam te takie nasze beforki. No i mega za nimi tęsknię. Mam nadzieję, że za niedługo się zobaczymy we Wrocławiu. You are the baddest bitch, że aż się ciebie boję. Please don't cancel me, queen. Okej, czasami to jest tak, że niektórzy mogą mnie odebrać za takiego trochę zbyt shady, ale to jest moje poczucie humoru. Ja naprawdę mam w sobie a lot of love, które rozdaję po prostu wszystkim. I czasami to są takie żarty, w sensie to nie jest teraz personalnie do Natalii, tylko tak ogółem. Czasami może to ktoś odebrać jako taka docinka, ale to jest raczej wszystko takie, wiecie, z nutką zabawności. O, wiadomość od Dominika. Brak decyzyjności. So, nie, właśnie ja uwielbiam podejmować decyzje, w sensie uwielbiam. Wydaje mi się, że ja jestem świadomy swoich decyzji, mniej więcej powiedzmy. Nie zawsze są to dobre decyzje, czasem się zdarza, że to są bardzo złe decyzje, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jestem na tyle pewną siebie osobą, że umiem podjąć decyzję w trybie natychmiastowym, jeśli to ode mnie wymaga. I wiele było takich sytuacji. O, wyprowadzamy się do Łodzi, niech będzie Łódź. I ostatnia wiadomość od Stysia. Poczucie humoru, pozytywny vibe, szczerość, I guess. Moje wady. Znaczy, rozumiem, wybaczamy Stysiowi, ponieważ Stysio jest w ostatnim czasie zabiegany, ma dużo na głowie. Rozumiem, że może źle to przeczytał, źle to zinterpretował. Yeah! Szczerość jest moją złą wadą, ponieważ naprawdę tego nawiążę. Ja nie umiem komuś powiedzieć, że na przykład wygląda ktoś źle i ja mu powiem, wow, przepięknie wyglądasz. Ale czy ja to uważam za złą cechę? Pewnie tak, bo czasami mogę narobić komuś temu przykrości, ale odziedziczyłam to po mojej babci, która też jest tak szczera i bezpośrednio wszystkim mówię, co mi się nie podoba. Okej, a więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości z mojego close friend na Insta. I teraz czas na chłopaków, czyli obecnie chyba moich najbliższych przyjaciół, którzy są ze mną na co dzień, żeby oni się teraz wypowiedzieli trochę na mój temat, co im we mnie przeszkadza. Okej, a więc na pierwszy ogień pójdzie Jasper. Jasper, powiedz, co ci się we mnie, w moim osobowości, w moim charakterze najbardziej nie podoba, co się najbardziej denerwuje? Języka w gębie ci zabrakło? Ja się boję, że mnie zabiję. No! Tobie nie wolno powiedzieć, że coś jest nie tak. Ja chcę, żebyście mi powiedzieli, co jest we mnie nie tak. Ja nie lubię, jak jesteś niemiły, ale ja ogólnie nie lubię, jak ludzie są niemili, bo wtedy czuję się odrzucona. Ale ja nie jestem niemiły, ja zawsze jestem miły. Jakbym był niemiły, to by mnie teraz tu nie było. Nie spędzalibyście czasu z taką osobą jak Moa. Nie no, tak szczerze, to ja lubię cię w sumie jakoś tak bardzo nie potrzebuję zmiany. Tobie. Tak mi się radzi z buzi? Mhm. Jadłeś szprotki? Teraz jest ze mną Peter Harazinski, który musi powiedzieć, co we mnie nie lubi. Ja w tobie najbardziej nie lubię tego, że ty się bardzo łatwo przywiązujesz do ludzi. Ale to strasznie łatwo się przywiązujesz. Jak ty kogoś poznasz, Kacper, to ty już planujesz z nim swoją resztę życia. Oh my god. To jest straszne. To jest trochę prawda. Bo chcę mi się teraz nawet trochę płakać przez to, ale nie będę płakać. Doprowadziłem Kaspra Cruza do łez. No! Emotions are for ugly people. To jest moja złota zasada. Dobra, oszczędzę ci więcej, bo... Yeah. To był strzał dziesiątka. Okay, and the last person. One of the most important people in my life. Niestety nie mogła się dzisiaj pojawić, więc pojawi się Szymon. Teraz my best friend, my bestie, best friend, Simon. Nie pozwalasz wchodzić sobie w słowo, a sam to robisz? Jak ja przerwę coś Kacprowi, coś mu dopowiem, bo czuję, że na przykład coś źle mówi, albo czuję, że po prostu to poprawi przekaz, no bo... To się nazywa hipokryzja. Też, tak, dokładnie, bo to też tak jakby zależy do innych cech należy. A ty po prostu jesteś w stanie kogoś zignorować, albo w połowie zdania mu przerwać i zacząć mówić o czymś całkiem innym, nawet do kogoś innego, ale po prostu zagłuszając tą osobę, po prostu masz to wywalone. Ale jak tobie ktoś przerwie, to ty po prostu dostajesz białe gorączki i to jest koniec świata. Kill him with kindness, to jest. A to co napisałem? Nie myjesz kibla. That's not true. Dwa razy umyłem kibel. Dobra, fakty, częściej myjesz.
toaletę, ale ja częściej myję kuchnię. Nie widzisz problemu w tym, że ktoś coś za ciebie będzie robił nawet cały czas, a jeżeli ktoś ciebie poprosi o to, żebyś ty za niego coś zrobił, to już... Nie no, wiesz co, ja nie mogę, o Boże, nie, nie zrób to, nie. O, mam chore kolana. To nie jest taka moja główna wada. Ja mam trochę taki diva attitude. Czasami potrafię powiedzieć, o, możesz, zajmiesz się tym, dziękuję, dzięki, wow, mega. Sorry, weszła mi trochę Patrycja z Teammates. Czujesz, że jesteś... O tym filmie. No, ja ci to mówię cały czas, że ty czujesz, że jesteś czasami, że jesteś wyżej od kogoś, że... Znaczy nic czasami, w sensie, nie jestem skromny. No, ale... Nie jestem skromny, na pewno nie jestem skromny, ale też bez przesady, że jestem jakiś taki arogancki. W sensie to jest często na żarty, no jak mówimy na przykład, nie wiem, podłoga random. Wiesz co chodzi, no? Czasami razem się śmiejemy z tych samych osób. To jest chyba normalne, że kogoś się lubi, kogoś się nie lubi. I mamy takie grupkę osób po prostu, jak ich widzimy, to po prostu tak, wiecie, między sobą się śmiejemy z tych osób i nie wiem, mówimy, że o Jezu, co w ogóle odwala, what the fuck. Ale wiem, o co ci chodzi, wiem, o co ci chodzi. Ja to rozumiem i przyznaję ci rację, ale w 85%. Okay, guys, thank you so much za oglądanie tego video. Zapraszam was jeszcze raz serdecznie na mojego Instagrama i inne moje social media, TikTok i tp. itd. Wszędzie nazywam się tak samo. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Był to taki film noworoczny, żeby trochę, wiecie, zobaczyć, co powinienem sobie zmienić. Czas na zmiany. Chcę być new me, new version of myself. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia do następnego filmiku. Bye!